Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której poprzemy kandydata na prezydenta, pana Rafała Trzaskowskiego. Chciałbym przedstawić i przywitać zacne grono. Witam pana prezydenta Michała Litwiniuka, prezydenta Białej Podlaskiej, wraz ze swoim zastępcą Maciejem Buczyńskim, a także z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Robertem Woźniakiem i radnymi z naszego miasta. Witam przedstawiciela gminy Biała Podlaska Wiejskiej, przewodniczącego pana Dariusza Plażuka. Witam serdecznie pana wójta Pawła Kazimierskiego z Leśnej Podlaskiej. Witam serdecznie pana wójta Jana Sikorę z gminy Zalesie. Serdecznie witamy pana wójta gminy Drelów Piotra Kazimierskiego. Jest z nami również pan Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, a także pan burmistrz Zbigniew Kot, razem z radnym panem Mariuszem Leszczyńskim. Wśród nas są przedstawiciele starostwa powiatowego z wiceprzewodniczącym na czele Danielem Draganem, także z radnymi Andrzejem Mironiukiem i Wojciechem Miturą. Witam serdecznie. Przedstawiciele struktury bialskiego PSL-u z przewodniczącym Grzegorzem Siemakowiczem oraz inni samorządowcy z naszego regionu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że bez maseczki, zachowując właściwy wobec współtowarzyszy dystans. Jest nam niezmiernie miło w gronie samorządowców południowego Podlasia przywitać Państwa na dzisiejszej konferencji. Mamy świadomość, że występujemy w zaszczytnych rolach gospodarzy naszych lokalnych społeczności, których obowiązkiem jest takie zarządzanie swoimi gminami, gminami wiejskimi, powiatem, by wykazywać zrozumienie, że mieszkańcy, których dobro reprezentujemy, są bardzo różni. Różni są mieszkańcy południowego Podlasia, tak jak różni jesteśmy my Polacy, mieszkańcy naszego pięknego kraju. Jako gospodarze dobrze rozumiemy nasze obowiązki polegające na takim gospodarskim podejściu, by nikt z mieszkańców naszych wsi i miast nie czuł się wykluczony. Dobrze rozumiemy nasze obowiązki, które polegają na łączeniu, a nie dzieleniu, na budowaniu mostów, a nie eksponowaniu różnic. Stajemy przed Państwem w przededniu drugiej tury wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. I złączeni tym wspólnym przekonaniem chcemy pokazać, że takiej dokładnie postawy oczekujemy od przyszłego prezydenta naszego kraju. Postawy koncyliacyjnej, postawy jednoczenia w tym przekonaniu, że Polska silna to Polska, w której nikt nie czuje się wykluczony, że Polska szanowana to Polska będąca prawdziwą wspólnotą. Nasze samorządy są silne wspólnotą, są silne współpracą, są silne szacunkiem, jaki wszyscy sobie nawzajem okazujemy. I takim kandydatem, łączącym, a nie dzielącym, jest w naszym wspólnym przekonaniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wszyscy mieliśmy przyjemność poznać Rafała osobiście. Jest to zaangażowany samorządowiec, jeden z liderów Związku Miast Polskich, który niejednokrotnie podejmował inicjatywy współpracy z rządem i prezydentem kraju w zakresie nurtujących nas problemów. Jako sprawdzony samorządowiec świetnie czuje potrzeby lokalnych społeczności i wiemy, że w tym kontekście byłby wspaniałym reprezentantem naszych oddolnych spraw mieszkańców polskich wsi i miast. Liczymy na taką dobrą współpracę, której dziś często brakuje. W bardzo niezręcznej sytuacji stawia się wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, gdy w drodze ustawowej na szczeblu państwowym wprowadza się zmiany z samorządami niekonsultowane. A chcemy być dobrymi partnerami dla każdej władzy. I w przedstawicielach władzy centralnej chcemy tych dobrych, rozumiejących nasze potrzeby partnerów znajdować.
jeszcze raz pozwólcie, że podkreślę. Takim kandydatem wspólnej zgody narodowej jest w naszej ocenie Rafał Trzaskowski. Rafał, trzymamy za ciebie kciuki. Pokazujemy to jako samorządowcy południowego Podlasia. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Prosimy serdecznie tylko o to, byśmy pamiętali, że także na południowym Podlasiu liczba zachorowań wzrasta. I dla naszego wspólnego dobra, dla bezcennego zdrowia i życia mieszkańców południowego Podlasia, zachowujmy dystans, pamiętajmy o stosowaniu środków ochrony osobistej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, dlaczego ja będę głosował na Rafała Trzaskowskiego. Otóż osobiście nie znam pana prezydenta miasta Warszawy, ale znam go jako doświadczony samorządowiec i też moja kariera polityczna zaczęła się od samorządu. I wiem doskonale, jak będzie ten samorząd za czasów, jeżeli wygra Rafał Trzaskowski. To jest człowiek, który będzie dbał o te małe ojczyzny nasze wszystkie. To kandydat, który jest kandydatem naprawdę mojego marzenia. To jest kandydat, który nie rozróżnia ludzi według koloru skóry, według pochodzenia, według przekonania, tylko patrzy na człowieka jako najwyższą wartością i robi wszystko, żeby służył temu człowiekowi. I przykłady są bardzo istotne i bardzo znaczne w mieście stołecznej Warszawy. Dlaczego będę głosował na Rafała Trzaskowskiego? To będę głosował na człowieka, który wiem, że dla niego najważniejsze jest życie i zdrowie obywateli. Otóż na pewno prezydent Rafał Trzaskowski nie będzie podpisywał ustawy takiej podobnej do ustawy, która przeznaczyła 2 miliardy złotych rocznie dla telewizji publicznej przez 4 lata, tylko będzie na pewno wetował i będzie starał się, żeby te pieniądze były dla samorządu i dla różnych potrzeb w dziedzinie zdrowia. Głosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo wiem, jeżeli on mówi o Funduszu Ochrony Zdrowia, wiem, gdzie on to zrobi. I wiem, że on to wie, skąd te pieniądze będzie znalazł. Głosuję na Trzaskowskiego, dlatego że to jest człowiek przede wszystkim, który będzie nas zbliżał do Unii Europejskiej i łączył nas z Unią Europejską, a nie oddalał nas od Unii Europejskiej. Wiem doskonale, że to jest człowiek, który perfekcyjnie zna kilka języków i jest gotów, żeby wynegocjować, jakie są jak najlepsze warunki dla naszego państwa w ramach funduszu unijnego. Teraz przed nami bardzo istotne negocjacje. Chodzi o dopłaty do rolnictwa. I jeżeli wybierzemy Rafała Trzaskowskiego w tą najbliższą niedzielę, jestem pewien i będzie gwarancja, że te fundusze zostaną wynegocjowane. Rafał Trzaskowski to jest człowiek, który udowodnił nieraz, przede wszystkim, że jest dobrym mężem, dobrym ojcem, a przede wszystkim dobrym gospodarzem. Dlatego chciałbym serdecznie z tego miejsca poprosić wszystkich naszych obywateli, mieszkańców południowego Podlasia, żeby szli w niedzielę na wybory, oddali głos na kandydata, dobrego kandydata, na Rafała Trzaskowskiego. I proszę wziąć pod uwagę też to, że epidemia koronawirusa nas nie opuszcza. No, bardzo mi przykro jako lekarz o tym powiedzieć, ale powiem, że jak słyszałem, że pan premier powiedział, że już pożegnaliśmy koronawirus, to mało nie spadłem z fotela. Bo przecież sami wiecie teraz, ile tych nowych przypadków u nas w naszym powiecie. Dlatego, kochani, zadbajmy o naszych rodzicach, o naszych starszych ludzi, bo to są najbardziej ludzie narażeni na choroby koronawirusa. Jeszcze na wybory, ale przestrzegajcie wszelkie warunki ostrożności. A więc w niedzielę na pewno będę głosował i na pewno mi ręka nie drżnie, żebym postawił ten X przy nazwisku Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak liczna reprezentacja powiatu bialskiego świadczy o tym,
że my, samorządowcy, dostrzegamy szansę w kandydaturze pana Rafała Trzaskowskiego. Dążymy do tego, żeby samorząd nadal funkcjonował w państwie demokratycznym. Nie chcemy likwidacji powiatów, nie chcemy zarządzania centralnego. Oczekujemy takiego gwaranta w postaci nowego prezydenta Polski, Rafała Trzaskowskiego, żeby to, co przez 30 lat wywalczyliśmy i uważamy za ogromne osiągnięcie naszego kraju, samorządność nadal funkcjonowała. Żeby decyzje zapadały blisko nas, bo to my doskonale wiemy, co jest dla nas najistotniejsze. Nie chcemy Polski podzielonej. Oczekujemy, że każdy z nas będzie uszanowany. I Polak, i Polka. I ten, który przyjeżdża z zagranicy i wspiera naszą gospodarkę. Chcemy takiego państwa, które jest partnerem w Unii Europejskiej, a nie obok Unii Europejskiej. Chcemy, aby dla partykularnych interesów partyjnych nie było szczucia na grupy społeczne, na nauczycieli, sędziów, tylko po to, żeby wytłumaczyć zmiany legislacyjne. Chcemy, abyśmy żyli w państwie bezpiecznym, żebyśmy się czuli po prostu partnerami, uśmiechnięci i przyjaźni, nie dzielący się na my i wy. Chciałbym, aby to, co prezentuje w swoim programie Rafał Trzaskowski, dbałość o ludzi, dbałość o środowisko, partnerstwo, negocjacje, to, żeby zaistniało faktycznie, a nie tylko w słowach. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że pierwsza dama, pani Trzaskowska, będzie reprezentowała interesy Polek, bo nie chcemy milczącej pierwszej damy. Wtedy, kiedy zachodzi potrzeba, pierwsza dama powinna się odezwać. I widzimy, jak zabiera głos, jak broni racji tych, których powinna Polka wspierać. Mam nadzieję, że tak jak my, tutaj stając przed państwem, deklarując jednoznacznie, że popieramy Rafała Trzaskowskiego, nasi mieszkańcy też w drugiej turze zaprezentują taką postawę. Nie bójmy się wyrażać swojej opinii, pomimo tego, że czasami jesteśmy tak marginalizowani i spychani w przypadku przeciwników. Będziemy głosować na Rafała i będziemy namawiać wszystkich o głos dla Rafała Trzaskowskiego. Trzymamy kciuki. Głosujemy na Rafała Trzaskowskiego!